We wrześniu w szpitalu powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim pracę rozpocznie pierwszy lekarz z Białorusi. Dr Olga Smirnowa przez 7 lat pracowała w Grodnie w Szpitalu Pomocy Ratunkowej, gdzie była ordynatorem. Ma najwyższy stopień specjalizacji z anestezjologii. Od kilku dni zapoznaje się z procedurami i specyfiką oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Pani doktor jest tutaj przez nas bardzo mile widziana z naszej strony. Będziemy starali się pomagać jej, żeby jak najszybciej się zaaklimatyzowała do naszych warunków. Okres zgody ministra zdrowia jest na 5 lat, ale pani doktor tu już wyraziła wolę, że w czasie tego 5-letniego pobytu zrobi wszystko, żeby uzyskać wszystkie uprawnienia lekarza polskiego, łącznie z nostryfikacją dyplomów, po to, żeby móc zostać ze swoją rodziną w Polsce na zawsze. Olga Smirnowa do Ostrowca Świętokrzyskiego przyjechała z mężem, który jest informatykiem, oraz z kotem. Mając do wyboru dwie inne placówki, zdecydowała się na Ostrowiecki Szpital, z którym wiąże dalszą karierę zawodową. Miejsce nam podoba się, tak? Bardzo mili ludzie. Koledzy pomagają i to jest bardzo mile. A czemu do Polski? Dlaczego do Polski? Szukam lepszego życia. Lekarze ze wschodu chcą pracować w Ostrowieckim Szpitalu. Ich zatrudnienie ma być lekarstwem na uzupełnienie braków kadrowych w lecznicy. Na tym skorzystają z pewnością pacjenci. Zatrudnienie medyków z zagranicy staje się coraz bardziej powszechne. Takich specjalistów w swoich kadrach mają szpitale w Opatowie i w Starachowicach. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy zgodę dla kolejnego lekarza anestezjologa, również z Białorusi. To będzie doktor, również kobieta, pani doktor. Też rozmawiałem z lekarzem z Ukrainy, który jest lekarzem internistą, endokrynologiem. Jego żona jest lekarzem radiologiem, tylko że żona rozpocznie pracę od 1 stycznia. Natomiast on chce rozpocząć pracę najszybciej, jak się to da. Na dużym etapie zaangażowania również jest zatrudnienie lekarzy radiologów innych, jak również lekarza neonatologa, lekarza chorób płuc. Staramy się też o lekarzy medycyny ratunkowej. Także ja sądzę, że do końca roku 7-8 lekarzy z wschodniej granicy u nas tutaj będzie pracowało w naszym szpitalu. Nadal nie jest zapewniona pełna obsada w dziale elektroradiologii. Przypomnijmy. Na początku sierpnia 4 radiologów złożyło wypowiedzenia, a swój powrót uzależnili od zmiany warunków umów zatrudnienia. Na to nie zgodził się zarząd powiatu ani dyrekcja szpitala. Niezależnie od tego podjęty został dialog z lekarzami. 2 radiologów powróciło do pracy, z tym, że na innych zasadach.